Hejka, hej, dzień dobry, kochani, 11 dzień Vlogmas. Ja może nie będę pierwsza, która to powie, ale nie wiem, dlaczego i jakim cudem ten czas tak szybko płynie. Dopiero zaczynał się grudzień, dopiero zaczynaliśmy tutaj naszą rozpierduchę, a już praktycznie połowa grudnia za nami. Ale fajnie, cały czas coś się dzieje, więc ten czas leci. Ja dzisiaj, zobaczcie, w takiej nowej odsłonie, delikatny bardzo makijaż, jakiś taki kok i tak naprawdę pomalowałam się tylko dlatego, że wiedziałam, że coś tam do Was ponagrywam, a tak to pewnie w ogóle by mi się nawet nie chciało, ponieważ dzisiaj znowu dzień taki domowy, ogarniający. Cały czas działamy tutaj w domu i troszeczkę w ogóle tutaj na kominku, słuchajcie, ozdoby przednie, śrubki, jakieś dziwne rzeczy. W każdym razie, co Wam chciałam powiedzieć? Aha, strasznie rozwaliły nam się dni, wczorajszy i dzisiejszy. Wczoraj do południa nie było w domu Olka, później ja musiałam jechać z małą, dlatego udało nam się skręcić tylko i wyłącznie jeden mebel, taką witrynkę, zaraz Wam ją pokażę, bo będziemy ją razem myć. I co? Aha, i dzisiaj też ten dzień jest rozwalony, ponieważ rano Olek znów miał mnóstwo spraw do załatwienia, musiał jechać, tak więc znowu no, ja sama nic nie zdziałam, tylko tyle, że coś tutaj, wiecie, ogarnę, a potem pewnie znowu do późnego wieczora zejdzie nam z ogarnianiem reszty. I te takie pierdółki są strasznie czasochłonne, wiecie, pomalować i tak dalej, to wszystko zleciało, a teraz grzebanie właśnie z tymi meblami, z tym wszystkim. No ale tak, pomału i zrobimy. Jeśli chodzi o naszą choinkę, bo pewnie Was to zaciekawi, co, jak, dlaczego i kiedy będzie. My mamy co roku choinkę żywą. Ja mieszkałam w mieście, jak wiecie, praktycznie większą, no całe swoje życie, od kilku lat tak naprawdę mieszkam z Olkiem, więc zawsze ta choinka w domu była sztuczna i ona mi się po prostu, wiecie, już znudziła i jeżeli tutaj mam możliwość u Olka właśnie w domu rodzinnym, gdzie mieszkałam dwa lata pierwsze, tam też zawsze była żywa choinka i to, wiecie, to jest taki fajny klimat, to jest taki fajny zapach, to jest zupełnie coś innego niż właśnie taka sztuczna, więc jeżeli właśnie tutaj mogę sobie na to pozwolić, to sobie na to pozwalam po prostu. Kupujemy ogromną żywą choinkę co roku, no i tak, zajmuje ona 1/3 salonu, ale to jest naprawdę nieważne. Jest tutaj na tyle miejsca i fajnie też można ją później wynieść oknem tarasowym i ogarnąć na dworze, więc nie ma z tym problemu. Tak więc ja absolutnie jestem zakochana w żywych choinkach. Kupujemy je zawsze właśnie u takiego naszego tutaj lokalnego sprzedawcy. Ma taki fajny sklep ogrodniczy i tam, wiecie, to jest pewne źródło. I przepiękne rośliny, choinki, w ogóle właśnie rośliny do ogrodu, wszystko tam sobie kupujemy, bo to jest cudowny sklep. W każdym razie przyjedzie ona do nas około 20 grudnia. I ja specjalnie tak późno te choinki zawsze zamawiam. Znaczy, wcześniej je zamawiam, ale późno one do mnie przyjeżdżają, gdyż u nas w domu jest ciepło i przez te pierwsze właśnie dni ta choinka jest przepiękna. My ją oczywiście tam odpowiednio traktujemy, tam gdzieś wodę trzeba do niej dolewać i tak dalej, wiecie. Tym się zajmuje już oczywiście Olek. Natomiast mimo wszystko ona dość szybko u nas usycha, tak więc zawsze chcemy, żeby przez święta była jak najładniejsza, jak najpiękniejsza i dlatego też decyduję się zawsze na tak późne jej ubieranie, ale dla mnie to żaden problem, zresztą w domu rodzinnym też zawsze choinkę ubieraliśmy później. Myślę, że to właśnie YouTube, internet, Instagram, to wszystko spowodowało, że teraz bardzo dużo ludzi jednak już 1 grudnia wyciąga swoje choinki. No u nas tak nie było, ponieważ nie było na to miejsca i wiecie, troszeczkę ta choinka gdzieś tam przeszkadzała w takim codziennym życiu, więc wiem, że mama też odwlekała jej ubieranie, a tutaj dzieje się tak z tego względu, że chce, aby jak najdłużej była właśnie świeża, ładna, no i nieuschnięta po prostu. Ale tak, choinka jest już zamówiona i do tego czasu właśnie chcemy to wszystko tutaj pięknie ogarnąć. Ja też się wezmę za wcześniejsze lepienie pierogów, uszek, sobie to, wiecie, pomrożę, bo no, w Wigilię już nie będzie na to aż tak dużo czasu. Ja też zajmuję się dzieckiem, jak wiecie, sklepem, tak więc no, nie mogę sobie zostawić wszystkiego naraz, bo po prostu bym się totalnie nie wyrobiła. Ten, kto przykleja, kochani, taśmy na szyby, po prostu powinien
nie wiem, dostać jakąś karę odgórną. No przecież to jest, wiecie, to później muszę zmywaczem, a potem jeszcze ten zmywacz płynem, podwójna robota, pokażę Wam tą witrynę, zaraz będę z niej odrywać właśnie te wszystkie folie, to wszystko. Ona sobie stanie tutaj w kącie i tutaj było akwarium, nie wiem, czy to właśnie pamiętacie, ale tak, tutaj było akwarium. Będzie u nas rybka po Nowym Roku, czekajcie, ostrość nam się zgubiła. Będzie u nas rybka po Nowym Roku, oczywiście ją Wam pokażemy, ale chcemy na spokojnie przygotować to wszystko dla niej. Natomiast teraz właśnie skupimy się na ustawieniu tego wszystkiego. No i tak, tu będzie ta witrynka sobie stała. Ale zaraz ją trzeba posprzątać. Tak więc tutaj teraz czekam na Olka, żeby to wstawił. A jeśli chodzi o ślady po wszelkich naklejkach, taśmach, właśnie tego typu rzeczach, które zostawiają taką klejącą powłokę, zawsze, zawsze ratuje się zmywaczem do paznokci. Oczywiście, o ile nie jest to jakaś powierzchnia, z której mogłaby zejść farba, szkło, czy też takie jakieś metalowe rzeczy, no tutaj nie ma tego ryzyka. Dlatego tym zmywaczem do paznokci sobie to wycieram. I zobaczcie, nie ma śladu. Później tylko płyn do szyb, żeby to pięknie błyszczało. I koniec. I tak to się prezentuje. Tak więc taki mój patent. Oczywiście zmywasz do paznokci na wacik, bo w innym przypadku nie da sobie rady. A jeśli już tak o domowych rzeczach sobie rozmawiamy w tym dzisiejszym vlogmasie, to chciałam Wam pokazać tabletki do zmywarki. Na pewno znacie tę markę. To jest marka Lidlowa, dostępna w Lidlu. I ja Wam pokazywałam kiedyś, że u mnie rewelacyjnie spisywały się tabletki Finish, takie żelowe kapsułki, ale po te sięgnęłam, w sumie nie wiem, przypadkiem, były w promocji dla posiadaczy karty Lidl za 13 zł, więc stwierdziłam, kurczę, 13 zł za 60 tabletek, spoko cena, stwierdziłam, dobra, wezmę, zobaczymy, moja zmywarka jest bardzo wymagająca, kiedyś bywało nawet tak, że kupione takie oto tabletki, czyli nie żelowe, w ogóle się w niej nie rozpuszczały, oczywiście ja tak już umyłam, że już bardziej chyba się nie da, tak o nią zadbałam, że również chyba bardziej się nie da. No i teraz powiem Wam szczerze, no obawiałam się, jak to będzie, ale to dobra, wiecie, to nie jest pieniądz w sumie, to można sprawdzić i powiem Wam, że te tabletki dają super radę. Regularnie kosztują chyba 17 zł, z tego co pamiętam, bo ostatnio właśnie zwróciłam na nie uwagę, żeby Wam to wszystko powiedzieć. Tak więc również niedużo, 60 kapsułek, a może tak Wam pokażę, o zobaczcie, tu mi tak niewiele już zostało. Zwykłe, normalne ostrość, o, zwykłe, normalne tabletki, ale naprawdę super i nie ma zacieków faktycznie na garnkach, na szkle, bardzo fajnie. Ja oczywiście też korzystam z nabłyszczacza, mam tam sól do zmywarki też wsypaną, wszystko to, co powinnam mieć, to mam, no i takie problemy mnie nie dotyczą, więc fajne. Fajne tabletki, w fajnej cenie, dostępne w Lidlu, czyli tak naprawdę dla każdego pod ręką. Polecam Wam spróbować, chociażby właśnie za tą cenę tylko spróbować. Może również Wam się spodoba. Kochani, chciałam Wam pokazać bardzo fajny krem, matujący krem Zielona Herbata z Bielendy na dzień. Ja go stosuję pod makijaż codziennie i powiem Wam, że jest tak fajny. No i spójrzcie, co się dzieje. Już mi się totalnie kończy. Ale zobaczcie, możemy go wydobyć absolutnie do końca. Naprawdę świetny krem. Ja zauważyłam, że Bielenda zaczęła tworzyć naprawdę bardzo fajne produkty. Tak więc tanie, dostępne wszędzie, a ciekawe. I również mam wrażenie, że składy sobie poprawili, bo kiedyś jakoś te kosmetyki niezbyt dobrze mi się kojarzyły, a teraz całkiem, całkiem powiem Wam. Na jego miejsce mam inny krem z Eveline. Natomiast ten był świetny i chyba kosztował 15 zł. Tak więc o, takie oto cudo. Dwudniowy vlogmas już się ładuje. Będzie to vlogmas z poniedziałku i wtorku, bo w poniedziałek nie nagrałam zbyt dużo. No ale to sobie już możecie oczywiście zobaczyć, bo ten film już jest. No tak wygląda, kochani, grudzień. Idziemy z kalendarzem do Nadii. Dzisiaj 11 najpierw, a 10 później, w 10, tak jak Wam wspominałam, pierniczki. Proszę, Mysiu. No to proszę. O, to a sprawdź, co tu jest. Tak, noga. O,
Nawet nie strach. Tak, tu mama dała taką karteczkę, wiesz. Czekaj. O, jest napisane pszczółka. I tutaj jest nasza pszczółka. To co, układamy? I tam więcej już pusto. To sobie mama nakleja i ja porozsypuję kuleczki. Kochanie, naklejasz dalej? A, tą głowę chyba musimy całą nakleić kulkami, bo później tu jeszcze idą oczy, policzki, nos. Czyli tu wszędzie, kochani, możemy dać kuleczki. Tu. Co będziemy robiły? Co będziemy robiły? Ciasteczka, pierniczki. Tu masz już swoje foremki, tak. Tutaj nam się przygotowuje ciasto. Znalazłam przepis z orzechami włoskimi. Właśnie musiałam je zmielić w termometrze, tak wyglądają spójrzcie. A teraz nam się podgrzewa miód z masłem. Przepis Wam może wstawię na dole. Nie będę już krok po kroku tutaj Wam mówiła, bo by było za długo. Ale zobaczymy. Pierwszy raz takie właśnie pierniczki. Ale zobaczymy. Pierwszy raz będą pierniczki właśnie z orzechami włoskimi. Mamy ciasto. Co będziemy robić, misiu? Mamy ciasto, okej. Okay. Ono wyszło strasznie pokruszone. Ja je musiałam zagniatać sama, tak więc dobra, bierzemy się za... O, właśnie takie w ogóle jest bardzo, bardzo kruchutkie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja co roku, słuchajcie, znajduję jakiś przepis i po prostu nie mam jakiegoś takiego stałego. No ale to jest też fajne, tak próbować różnych. Już, kochanie, mama ci to wałkuje i będziemy kroić. A ty już robiłaś pierniczki w tym roku, prawda? Z kim robiłaś pierniczki? Z ba? Patrzą! Tak! Spróbuj tu obok, troszkę mocniej. Całą rączką, mocno. Świetnie. To ciasto jest takie kruche, kochanie, że strasznie ciężko wyjmować nam tutaj te pierniczki. No ale na razie niech się Nadia wybawi. Później ja coś tutaj zrobię. Super. A może teraz inną foremkę weźmiesz? Tata? Ach, to teraz będzie tatuś? Jest. Jest. Ja zostałam, jak widzicie, sama na polu bitwy. Czyli ja kończę pierniki, a Nadia już się wzięła za układanie. Rozłożyłam je na desce, żeby sobie wystygły i nie zmieniły swojej formy. A tu patrzcie. I już ułożyłam. Ale dużo ty już ułożyłaś. Hop.